Zapraszam Cię na stronę PiratesLab, gdzie w bardzo prosty sposób możesz kupować, wymieniać i sprzedawać swoje skiny. Na stronie dostępne są również konkursy, gdzie po spełnieniu kilku prostych wymagań masz szansę zdobyć skiny całkowicie za darmo. Możesz również wykonać specjalne zadania, dzięki którym możesz zdobyć darmowy balans na stronie. Z kodem promocyjnym Croxy otrzymasz aż 35% bonusu do doładowania. Link w opisie. No, witam Cię, widzę bardzo serdecznie. Przypominam oczywiście, że jak takie piękne nóż chcesz sobie zdobyć, no to 15 zł. Z kodem Croxy wpłacasz sobie na CaseHaga i możesz oczywiście wziąć w takim giveawayu udział. Link w przypiętym komentarzu i na skinsforfree.pl. Piękny freehandzik, piękna jemeczka, no stary, nic, tylko brać udział. My robimy oczywiście bitewkę, ale no właśnie, żeby mieć za co zrobić bitwę, no to trzeba sprzedać skiny. 26 koła w tych itemach, no bardzo dużo, tam jakieś wziąłem gamma dopplerki, no fajne skiny udało nam się wygrać. Ostatnio jeszcze tutaj sobie daily odbiorę, no bo oczywiście grając, otwierając skrzynki, grając battle i tak dalej, możemy sobie nabijać level i od danego levela możemy sobie daily, codziennie skrzyneczki sobie odbierać, no i oczywiście jak gramy też, no to nabija nam się każdy, który w dowolnym momencie możemy sobie za free odebrać. Tutaj oczywiście klikając, no powiem tak, no nie widzę nic tutaj, co by mnie satysfakcjonowało, żeby dołączyć, dlatego no trzeba tutaj stworzyć na sam początek jakąś fajną bitewkę i zakręcić czymś simpatycznym, tak? Dlatego wrzucamy skrzynkę Dream Knives. No nie jest to skrzynka pierwszego wyboru mojego, tak? Ale dzisiaj tak mówię, kurczę, uderzyłbym właśnie w takie skrzynki, które nie są właśnie moim pierwszym wyborem i zobaczymy, jak nam na nich pójdzie. Porki, tutaj na koniec jeszcze na dobitkę, 6400. Koszt takiej bitwy, bitwa na dwie osoby, 15 skrzynek, więc zobaczmy, jak nam pójdzie. Oczywiście przypomnę o konkursie na skina, jak chcesz wygrać, no to oczywiście sub dzwonem, łapał górę pod filmem, komentarzyk napisz, na Discorda dołącz, no i oczywiście użyj kodu proxy na CaseHagu, jak osobą pełnoletnią jesteś, logujesz się z linku zapisu, bądź klikasz tutaj oczywiście magiczny zielony guziczek i... Co się wydarzyło, stary? No... Co ty gadasz, Karambit Fate? No powiem tak. No pamiętasz, co mówiłem. Wybieram skrzynki, które nie są, że tak powiem, moim pierwszym wyborem zazwyczaj. No i... No powiem tak, to są skrzynki Dream Knives. No to chyba tutaj się mocno zaprzyjaźnimy, co szczuje na następnych filmach. Tiger Knives teraz lecą. Tutaj oczywiście szansa na Tiger Tupy. No ale ten Karambit Fate, stary, to rozbił bank, stary. No to jest bitwa już... której nie da się przegrać, no dwukrotnie tutaj ponad udało nam się póki co wyjść na plus, a jeszcze połowa skrzynek przed nami, więc zobaczmy, jak nam dalej pójdzie. Co jeszcze chciałem powiedzieć? Coś chciałem powiedzieć, ale zapomniałem. No to nevermind, no cieszmy się z tego, co jest, z tego Karambita Fade'a. No fantastyczny skin, naprawdę bardzo piękny. Karambit Fade w ogóle to jest skin, który kojarzy mi się tylko i wyłącznie stary z Paszą Bicepsem, który ten nóż ma od nie wiem ilu lat, nie? Taki ikoniczny skin trochę, nie? Jak masz takie właśnie ikoniczne skiny, czy dajmy na to właśnie ten Karambit Fade Paszy, czy jakiś, nie wiem, no AWP Asimov chyba Kenny Essa, tak mi się wydaje, nie? Wiesz, o co chodzi? No to parę takich skinów ikonicznych jest, które, że tak powiem, no które były świadkami bardzo, że tak powiem, przyjemnych dla oka akcji w Counter-Strike'u. AWP Asimov na przykład. Nie pamiętam, czy to... Nie no, to KNS był. KNS chyba za WP Massimo grał. No zobaczmy kolejną tę bitewkę. Rzućmy sobie na ruszt skrzynkę. Czemu to sobie wyjmijmy od najtańszych? No dobra, nevermind. Już jak jest od najtańszych, to weźmy sobie... O! Patrz ty, Szczerbatek! Uwielbiam, stary, jak wytresować smoka, nie? Jak uda się jakiegoś skina wygrać, sobie wypłać, żeby go nie stracić, nie? No bo no, nie zawsze, że tak powiem, ryzyko się opłaca. Ja lubię sobie czasem przegiąć trochę pałkę, ale to jest wszystko dla kontentu, tak? Więc ty pamiętaj, graj odpowiedzialnie. Jak już się decydujesz oczywiście na wpłatę z kluczykiem Croxy, tak? No bo z kluczykiem Croxy, no to możesz sobie piękne skiny wygrać. Zobaczmy, 224, no tutaj te Dream Knives się nie popisały. Zobaczmy, Tommy Tomato, no tutaj czerwone piękne rękawiczki, 840 zł, no i przewaga na naszym koncie. A Canon Revolution, Digelek 85, no dobra, no coś tam wygrywamy. No tutaj zabrakło 24 groszy do pełni szczęścia tak naprawdę. Ale zobaczmy, jest to rękawica dla mojego przeciwnika, no tutaj jeszcze coś by się dla nas przydało, bo ta przewaga, no chyba teraz, no okej, nie stopnieje jednak, ale jest to naprawdę bardzo close wynik, 165, 218, no i na koniec strzenia in love tutaj jest zapakowana, nie, więc o nim się martwię, że mi stroluje battle na koniec, ja się tak cieszę, że tutaj prowadzę, a tam jakiś troll mega poleci, no mam nadzieję, że tak nie będzie. Zobacz, strzenia in love, 1157, O czym mówiłem, stary? Nie chciałbym się wyzerować dzisiaj, to jest jakby na pewno mój main goal na dzisiejszy film, żeby się nie wyzerować. Ale no...
No nie można wygrywać zawsze, tak? 15 koła, no jest to bitwa all-in. No skłamałbym, jakbym nie powiedział, że to jest bitwa all-in. Więc wrzucamy randomowego bota, bot Nitro, z nim będziemy się pizgać. No jest to mocarna bitwa, tak? Trzeba to przyznać. Golden Dragon, pierwsze otwarcie. Dwa koła, jedna taka skrzynia, AK Hydroponik i jest to dobry stan. Minimalware chyba nawet jak co? Fill test, okej, no jest to 4 koła. Takiego kałaszka nigdy nie miałem. Hydroponiki i kurczę, kiedyś chyba bym chciał go sobie sprawić. No miałem wszystkie chyba, nie, czekaj, Wildusa na pewno nie miałem. Golera bez, więc są takie kałachy właśnie, no i ten Hydroponik, których nigdy nie miałem. No ale tak to, nie wiem, Fire Serpent jakiś czy... Niech jest jeszcze taki droższy kałach. No większość tak naprawdę miałem, nie? Tylko mówię, nie miałem tego Lotusa i Arabeski, nie? Rentgen to w ogóle tam jest... W sensie, no miałem go długi czas, bo po prostu mi fitował do setupu, nie? Tam jak miałem jakieś żółte rękawiczki, jakiś Kanambi Tiger, te sprawy, no to taki kałasz tam fitował, nie? Ale to jest... Nie wiem, no tak... Taki średni wydaje mi się w porównaniu do tych właśnie White Lotusów jakichś i tak dalej, nie? No powiem tak, udało nam się wygrać 20 koła. Myślę, że taką bitwą możemy sobie zakończyć dzisiejszy odcinek. Dziękuję za oglądanie i widzimy się następnym razem już jutro.